Cześć Andrzeju. Cześć, witam Przemusiu. Piąteczka, co tam u Ciebie, jak żyjesz? Po malutku. Wszystko gra i buczy? No tak. Żeby nie ta choroba, to ja bym się cieszył. No i tak fajnie chodzę. Przychodzi dzień, tak jak ostatnio te wahania pogody, to ja bał się wychodzić na dwór. A wakacje jak Ci przeleciały? No, troszkę paskudni. Czemu? Bo ta padaczka była. A, padaczka była? Wracało to? Wracało non stop, no ale wziąłem te kilka opakowań tego lekarstwa. No i stopniowo mijała, nie? No ale mimo tego bałem się wyjść na miasto. No ja szedłem na miasto i dostawałem, znaczy odczuwałem tylko, że coś się może stać. To od razu o padaczce myślałem i się chwytałem czegoś sztywnego, żeby nie obalić się i krzywdy sobie nie zrobić, nie? No tak. No to dobrze, fajnie, że mnie odwiedziłeś. No ja też się cieszę. Ty też się cieszysz? No ja, że można z tobą na żywca porozmawiać. Teraz rzadko to spotykane, co? Tak, no wtedy jak my rozmawiali? Codziennie nie ma. No tak. Chyba, że były zajęty pracą. No. Super. No bo twoja partnerka na pewno, jak przyszedłeś do domu, to miała już konkretnego kołka uszykowanego. Czemu ty tam spędzasz czas, nie ze mną? No jak wszyscy. Dobra, no. Andrzejku. Pozdrawiamy, co nie? Pozdrawiamy serdecznie. No i